Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy w bardzo uroczą, przynajmniej pod kątem graficznym, grę, która nazywa się Feed All Monsters, nakarm wszystkie potwory. I to właśnie będziemy w tej grze robić, będziemy starali się nakarmić wszystkie potworki, które będą znajdowały się na planszy i to prawdopodobnie wcale nie będzie koniecznie takie łatwe. Jest to gra logiczna, jest to gra pełna różnego rodzaju zagadek i mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu pozwoli mi zmusić moje szare komórki do tego, żeby troszkę popracowały, a przy okazji zawali mnie kompletnie natłokiem z trudnych, skomplikowanych kwestii, których nie ogarnę, bo to będzie wtedy mi bardzo przykro. Moi drodzy, was zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, a my klikamy play i zobaczmy sobie, jak Feed All Monsters faktycznie wygląda i jak się gra. Kurczę, stylistyka tych planszy zupełnie jak z jakiegoś takiego Mario na Game Boyu. Takie mam dziwne jakieś skojarzenie. O, teraz jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę, ile tych leveli tutaj jest. Klikamy sobie w pierwszy, rzecz jasna, i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Nakarmmy wszystkie potwory. Spotkajmy Melonikę. Ona może rzucić jedno jedzonko w jednym momencie, ale za to biega bardzo szybko. Ona właśnie nauczy cię podstaw tego, jak grać w Feed All Monsters. No to dobra, mamy tutaj Melonikę, nie Monikę. I klikamy sobie na miejsce, w którym może się pojawić. Na spawner, to chyba są to takie właśnie ciekawe tutaj, jakby, nie wiem jak to nazwać, takie kamienki, które możemy sobie wybrać jako spawn nasz. Urokliwy jest ta grafika, muszę przyznać. Możemy sobie naszą postać poruszać po danej linii i przenieść ją do potworka tak, żeby go nakarmić. Musimy tą naszą postać dotrzeć, to ona będzie mogła dać mu jedzenie i mam nadzieję poprawić jego stan emocjonalny, bo ten tutaj motylopszczółek jest bardzo niezadowolony z tego, co się dzieje. Zobaczmy, jak Melonika zapiernicza w tym momencie po terenie i już jest tutaj motylek zadowolony. Przy okazji, możesz także wybrać Melonikę, ciskając po prostu jeden na klawiaturze. No i fajnie, klikamy sobie tutaj, Melonika się pojawia. Tylko, że ona może rzucić jedno jedzonko na raz, jak rozumiem. Czyli co, jeżeli ja ją wyruszę w ten sposób, bo tak mi gra mówi, czy ona nakarmi ich wszystkich, że tak powiem? Tak by to wychodziło. Okej, czyli... Co znaczyło tak konkretnie, że ona może jedna, a może po prostu, że jeden po prostu ma futków w sensie tego jedzenia przy sobie. Bo jeśli tak, to okej. Okay. Tutaj hopsa, hopsa, a tego to nakarmi trzy razy w ogóle. Ten skubany łakomczuk chciał po prostu dużo więcej zjeść niż jego koledzy. Oni mają zresztą pokazane przy sobie, ile potrzebują jedzonka, żeby zostać nakarmieni. Tutaj linii już nie dostaniemy. Tutaj już musimy sobie poradzić sami. Przebiegamy w ten sposób i mamy też ograniczoną liczbę ruchów, bo Melonika może 7 ruchów popełnić na raz. Jeżeli zrobimy tak i tak, to dotrzemy i nakarmimy wszystkich nawet z zapasem. Proszę bardzo, ten trójoczy pies, tak się w ogóle mówi, jestem pewien, jest bardzo zadowolony w tym momencie z naszego działania. Level 4 zaczyna się robić coraz trudniej i oczywiście spawner jest tylko jednym miejscem. My wciąż mamy tyle samo ruchu, ile mieliśmy. Co oznacza, że musimy trochę ostrożnie podejmować decyzje. A czy możemy się zawrócić tak naprawdę? Nie, i nie możemy też na skos biegać. Czyli nasz pierwszy ruch powinien być... Powinien być jaki tak naprawdę? O, to jest pytanie, bo tędy mogę przebiec? Nie jestem w stanie tędy przebiec. Jeżeli pójdę tutaj i pójdę tak... No nie dobiegnę tam do tego ostatniego, choćby nie wiem co. Nawet jeżeli pójdę tak... To też nie jest to możliwe. Interesujące. To jest, moim zdaniem, to jest konieczne... O, dobra, już widzę tą odpowiedź. Tak, bo ja chciałem kończyć tutaj. Ale przecież jest inna opcja, żeby dotrzeć do tego miejsca, bo można powiedzieć tak. Proszę bardzo, i też nakarmimy wszystkich w tym momencie. No i zaczyna się pojawiać ta logiczność, tak? Ta zagadkowość gry, że tak powiem. To nie jest wcale takie banalne, ale zobaczmy, nakarmiliśmy tyle tych grasslandowych szmetersów. Tutaj, by the way, wspomnienie tylko, że gra jest sponsorowana przez jakieś niemieckie organizacje rządowe, więc te szmeter od szmeterlingów prawdopodobnie się tutaj pojawiają. Czyli niemieckie słowa na motylka, jeśli się nie mylę. W każdym razie spowodowało to taką radość u nich, że aż dostajemy zdjęcie celebrujące nasze dokonanie i możemy je wszystkie oglądać z menu kolekcji. Jest to jakiś dodatkowy taki element zachęty do tego, żeby zdobywać rzeczy w grze. Chociaż możesz nie być w stanie zauważyć szmetera jeszcze w tym momencie, prawdopodobnie jesteś w stanie je poczuć. Ich różowe anteny emitują bardzo przyjemny zapach, który trochę pachnie jak wata cukrowa. Proszę bardzo. Kto by pomyślał, że szmetery takie mają możliwości. Dobra, wysyłamy naszą Melonikę znowu do spawnera. Teraz problem jest taki, że musimy... a jak po prostu ruszę, to nie jest wystarczające do nakarmienia, ale mogę przebiec chyba w ten sposób. Wszyscy są nakarmieni tyle razy, ile powinni zostać. Być może nawet więcej. Nie, ile nie po dwa akurat. Ale gdyby zostali nakarmieni więcej, to by się nic złego nie stało. Melonika, do boju, wybieram cię. Masz kolejną akcję do wykonania. W tym momencie wcale nie będzie tak łatwo chyba. Chociaż zobaczmy.
jakby to poruszyć. Nie możemy chyba tą samą drogą iść dwa razy, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Możliwe, że powinniśmy pójść tak po prostu. O, proszę bardzo. Na razie nie ma kombinacji, ale zwróćcie uwagę na to, że po lewej stronie ekranu mamy trzy okienka, więc to nie będzie tylko jedna postać, która to wszystko wykonuje. Będzie tego zdecydowanie więcej i wtedy się zrobią problemy dużo większe. Nakarmienie więcej razy niż wymagane to jest, nie jest żadnym problemem, mówi nam gra. My już to mieliśmy okazję przetestować kilka razy. Tu się akurat nic nie stanie, jeśli tak zrobimy. Proszę bardzo, tutaj nakarmimy go aż trzy razy tego psiaka, on potrzebuje tylko dwóch posiłków, ale ten trzeci niech potraktuje jako malutki bonusik. Chociaż nie, on nie dostał tego trzeciego. To jest oszustwo w tym momencie, jakbym był tym psiakiem, byłbym bardzo zirytowany. A teraz zobaczmy, jakbym poszedł w ten sposób, nie dotrę trzeci raz, okej. Czyli może trzeba to inaczej jednak pyknąć, może jednak tak też nie dotrę. O kurczątko, on musi być tylko dwa razy nakarmiony. Nie, zaraz, on musi być trzy razy nakarmiony, tak? Tak, on musi być aż trzy razy, chyba że po prostu pójdę naokoło. O, proszę bardzo. W ten sposób dostanie tyle pokarmu, ile jest mu potrzebne, żeby jego kolce trzymały się w jak najlepszej stanie, jak najlepszej jakości. Weronika, ruszaj do boju. Tutaj musimy z kolei jakiś wybrać dobry kierunek, żeby dotrzeć do tego jednego motylka. Wydaje mi się, że to nie będzie tak banalne. No, dokładnie. Możliwe za to, że 5, 6... A proszę bardzo, w ten sposób. 7 maruchów, przypominam. Tak, jestem bardzo ciekawy, jak inne postacie będą mogły tutaj zadziałać. Teraz z kolei tych piesków nakarmiliśmy aż tyle razy. One są bardzo szybkie, ale w krótkich odstępach, znaczy takich krótkich, jak się zerwają do boju, to są bardzo szybciutkie, ale są krótkie elementy. Krótko to trwa. Jak tylko mają swój pokarm, to teraz go łapią i uciekają na drzemkę. Po tym, jak już oczywiście zjedzą. Mamy pomoc, proszę bardzo. Umarius pojawił się. Umarius dołączył do drużyny. On troszkę inaczej działa niż Melonika. Ma zdecydowanie mniej poruszania się. On ma dwa ruchy, ale za to trzy pokarmy aż daje. Proszę bardzo, to będzie znaczyło, że teraz trzeba będzie już się zastanowić nad tym, kto gdzie ma zadziałać, tak? Na przykład, jeżeli rzucimy Melonikę tutaj, to ona musi przebiec w ten sposób aż do motylka. Natomiast u Mariusa, to będzie ciekawe imię, wystarczy, że rzucimy tu i on są trójką, mimo że tak mało się może poruszać, jest w stanie nakarmić ziomeczka. On strasznie dużo dźwiga ze sobą, może gdyby nie nosił bez sensu tych kamieni, to byłoby mu łatwiej. Każdy level, który się uda ukończyć, daje nam jedną poradę, jedną pomoc, więc gdyby nam się coś zaczynało robić problematyczne, to tu możemy z tego skorzystać. Jestem ciekawy, czemu w tym momencie o tym jest mówione, to wcale nie sugeruje żadnych problemów. No ale dobra, zobaczmy, Melonikę tutaj, powiedzmy, że ona pobiegłaby tak. No faktycznie... Chyba nie jest mi potrzebny Umarius, chociaż zaraz, jak może tutaj Umariusa, to on nie dotrze tam. Okej, okay, już rozumiem, to w takim wypadku możemy wycofać i Melonikę i Umariusa. Umarius musi być tutaj, on wystarczy, że podejdzie tak. Melonika natomiast musi po prostu przebiec wokół. Nie potrzebuje pomocy w tym momencie jeszcze, ale jestem przekonany, że w którymś momencie ta pomoc będzie potrzebna na 100%. Ja znam siebie, ja to w pewnym momencie wszystko schrzanie. Dobra, co my tu mamy? Dwójkę, piątkę. Umarius się w sumie mógłby pojawić tu, nie, to jest akurat Melonika. I przebiec tak, on nakarmi wtedy wszystkich, tylko pytanie brzmi, jak to potem pociągnąć, bo tu są jeszcze dwa posiłki do zrobienia. Wydaje mi się, że to jednak Umarius musi być tu i musi pobiec po prostu tak, podczas gdy Meloni... Ale zaraz, tu jest dwa. Jeśli ona pobiegnie tak, nawet jeśli pobiegnie tak, to wciąż nie da rady tego zrobić. Dobra, wycofajmy ich. Mariuszku, ty biegniesz tu. A jakby Mariuszka tak skręcić? Tylko po co w sumie? No właśnie, tylko po co, to jest pytanie. Meloniko, ty z kolei jesteś tutaj. No tak, on tam chce aż dwa posiłki. Jak go do dwóch rzucić? Jakbym skończył tam przygodę. Ale ja tam nie skończę przygody, bo muszę odwiedzić jeszcze tego kolegę. Bo jakbym pobiegł na tej zasadzie, to nakarmię go. Ale jak pobiegnę tak, to jest koniec. Jak pobiegnę tutaj, to też jest koniec. Mariusa też tam nie wyślę. Załóżmy na chwilę znowu, na potrzeby chwili, że sobie to zmienimy w ten sposób. A, proszę bardzo, jednak damy radę to tak zrobić. Nie, zaraz, nie damy. Moment. Okej, okay, ona jeszcze ma ruch. Pyk, teraz jest wszystko okej. Okay. No, już się zastanawiałem przez chwilę, że to mnie będzie pierwszy level, który mnie pokona, ale jednak jeszcze nie. No, ciekawy jestem też, jak działają te hinty, zaraz sobie pewnie sprawdzimy. Ale póki co postarajmy się jeszcze zdziałać, ile się da.
Myślę, że Mariusz powinien trafić tutaj i przejść w ten sposób. Wtedy możemy Melonikę wysłać okrężną drogą. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. 13 level za nami. Na razie bez problemu się jakoś przemieszczamy przez te wszystkie kwestie. Teraz z kolei ja już to widzę. Mariusz musi być tu, podczas gdy Melonika pobiegnie sobie w ten sposób, proszę bardzo. I wszyscy są nakarmieni. Te poziomy nie są zbyt długie, co trochę sprzyja temu, żeby tak naprawdę szybko przez nie przechodzić. I też może stanowić fajny... O, powiedziałem, że nie są wielkie, nie są duże, w tym momencie poziom urósł, nie? To jest typowo sytuacja, która się musiała wydarzyć, jak tylko to powiedziałem. Kwestia jest tego typu, że tu jest ten jeden kolega. I on mnie tutaj martwi, bo jak do niego dotrzeć? Czysto technicznie... Jeśli bym rzucił Mariusa tutaj, to on nakarmi ich w dużej mierze. Czy ja jestem w stanie po prostu tak... Jestem, proszę bardzo. Czasami się wydaje, jak się widzi trójkę, że trzeba wysłać właśnie do niego, do tej trójki, tego kolegę, który ma najwięcej posiłków, ale to wcale nie jest prawda. Tutaj ciekawego, Grassland Eagles, czyli te jeżyki nam tutaj się pojawiły. Wydają się być trochę niezdarne i zabawowe, ale ich wygląd może mylić. Jeżeli chodzi o jedzenie, to mogą się bardzo szybko rozpędzić, żeby je zdobyć. No okej. No faktycznie wyglądają trochę niezdarnie, tak na pierwszy rzut oka. Dobra, Mariuszku i Meloniko, gdzie my was możemy rzucić? Melonikę, jeśli bym... No nie dotrę, nawet jeśli tutaj rzucę Mariusza. To chyba, żebym zrobił... No nie, to jest max, który on jest w stanie osiągnąć. A jak go rzucę tutaj, mogę się zająć tym i tym. Wtedy mógłbym po prostu Melonikę tak rzucić, faktycznie. To nie jest problem. Wtedy. Jestem ciekawy, czy jest możliwe wiele rozwiązań jednego poziomu. O, Munci się pojawiła. Munci biega piątkę aż i ma dwa posiłki. To świetnie, bo to oznacza, że mamy dużo większy zakres możliwości. Teraz zaczyna się natomiast robić trochę skomplikowanie, bo są już trzy postacie, więc zakładam, że to będzie odpowiednio wykorzystywane. Munci ma 5 ruchu. Technicznie może pobiec tak. Chyba tutaj wielkiego problemu nie ma, bo tak naprawdę jakkolwiek ich rusza, takkolwiek będzie okej. A przecież to jest ten moment, kiedy jestem ciekawy, czy tak naprawdę mogę sobie pozwolić na różne randomowe ruchy. Tak naprawdę na ile to jest dowolność dla mnie, by postawić na takie rozwiązanie problemu. Dobra. Pyk. 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 A, tam jest wciąż jedynka. Ale dobra, to wyślę tam zaraz Melonikę, proszę bardzo. Level wykonany. Munci tutaj robi masakryczną robotę tak naprawdę. Odkąd się pojawiła, to dużo łatwiejsze są te rozwiązania problemów. No teraz zobaczmy. Munci ma piątkę, przypominam. Mariuszka by trzeba było tutaj chyba wysłać. Możliwe, że Munci z tytułu, a naszą Melonikę w ten sposób. Gdzie najdłuższa trasa? Wysyłamy Melonikę, niech sobie pobiega. Mariuszkowi się nie chce, wiadomo, Mariuszki tak mają, one chcą odpoczywać, wiadomo jak to jest. Teraz pytanie brzmi, co tutaj zdziałać ciekawego. To jest piąteczka aż. On nam bardzo sugeruje, że Mariusz gdzieś tutaj musi być. Munci w teorii mogłaby pójść tak. A teraz pytanie, czy nasza Melonika jest w stanie... Ale chyba tak. Dokładnie, przebić całą tą trasę. Prawie całość tak naprawdę pokryliśmy tego terenu. I te dziwne roślinki też już w tym momencie dużo ich mieliśmy zebranych, więc się dowiemy o tym, że ich korzenie sięgają głęboko pod ziemię, tam gdzie jest najlepsza woda. To powoduje, że jest im trochę nie za bardzo chętnie przemieszczać się z ciepłego, ciepłych promyków słońca, ale kto by mógł ich za to winić? Dokładnie. 20 hintów mamy, 21 level przed nami. I znowu powiększona plansza. Munci musi gdzieś tutaj ładnie nam zadziałać. Zakładam, że u Mariusa możemy w ten sposób puścić. Pytanie, co dalej? Zróbmy tak, Munci pójdzie na razie tutaj. No, wystarczy. Nie trzeba korzystać z całej ich możliwości poruszeniowych. To są w sumie reszta wykonała je na full. No to są ciekawe świnki. Tego jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Przynajmniej za bardzo, na tyle, żeby się dowiedzieć więcej szczegółów. No zobaczmy. Tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo... Wydaje mi się, że musimy wysłać tutaj Mariusa, żeby on zgarnął tą trójkę od razu. Munci moglibyśmy wysłać, ale to wciąż jest za mało. Wciąż jest za mało, tam nie dotrę. W ten sposób to tam nie dotrę. A gdybym Munci wysłał jednak tu... To też mi nie za bardzo pomaga.
A co ja bym chciał tutaj Mariuszka jednak? A tam jest wciąż jedynka do zebrania. Nawet jeżeli mogą ci wyjść do tyłu. Chociaż to jest chyba okej, okay. Jestem w stanie, bo Melonika zawsze mam wrażenie, że nie jest w stanie gdzieś dobiec, a potem się okazuje, że ona tę siedemkę, którą ma, to naprawdę jest bardzo dużo. Jestem ciekawy tylko, czy dostaniemy inne jeszcze postacie, że to już jest max tak naprawdę. Melonika w tym momencie, to jest mała plansza, w teorii nie powinno być tutaj wielkich problemów. Są dwie jedynki, które tutaj jest max ruchu, to brzmi jak miejsce dla Mariusza, szczerze mówiąc. A czy można przebiec po spawnie? Nie można. To jest dopiero problemem. Jak zespełnujemy sobie tutaj Melonikę, to mogę ją wysłać w ten sposób, a tutaj sobie wyślemy jeszcze naszą Munci, żeby zgarnęła całą resztę. No i fenomenalnie. Zobaczmy, dokąd dojdziemy w te 20 minut. To jest taki niemalże speedrun jakiś, żeby zobaczyć, dokąd jestem w stanie dotrzeć, a kiedy się w końcu może podłożę. To są 4 miejsca do zespełnowania się, to ciekawe. Więc trzeba się zastanowić, gdzie tak naprawdę chcemy się zespełnić. Gorzej, że są dwa psy. Jakbyśmy Munci wykorzystali w ten sposób. Ale to i tak tam ten jeden pozostanie bez... Może inaczej, jakbyśmy Munci wykorzystali... To też nie zadziała. Jeżeli tak wykorzystamy, to niby będzie spoko. Ale ten jeden psiak wciąż pozostaje bez działania. I to jest duży problem. Mariusz, on tak jak wiemy, daleko nie pójdzie. Nie jest... Nie ma też opcji, żeby Mariusz pokrył jakieś miejsce, jakieś dwa miejsca. To jest mocno problematyczne jednak. Jeżeli Munci rzucimy tutaj, to po prostu tam zgarnę tego psiaka, czy tutaj jesteśmy w stanie coś zadziałać? No nie na tyle. Nie na tyle, żeby móc coś sensownego zrobić. Ciekawe, jeżeli byśmy Munci wysłali tutaj, no takie jakby podwójne działanie, to niby spoko, ale wtedy wciąż mamy problem. Chociaż zaraz, a jakbym stawił tutaj Munci i poszedł tak? Nie dotrę wtedy też. O, jest dopiero problem. Zabraknie mi jednego miejsca. Powinniśmy zrobić to jeszcze raz. O, Marius, ty pójdziesz tutaj. Żebyśmy mieli to z głowy. Munci, ciebie wyślę w ten sposób. I teraz już mogę Monikę, Melonikę wysłać na tej zasadzie. Okej. Okay. Uch, nie ma problemu jeszcze? Jeszcze jest okej? Okay. Jeszcze dajemy radę. Tym razem już tylko 3 spawny. Okej. Okay. Zacznijmy do Mariusa. Jakoś tak najprościej mi rozkminiać jego. Jeśli wyślemy w ten sposób, to całkiem nieźle nam to wychodzi, tylko że tu jest duży problem. Tu jest duży problem, bo nie mamy tego jak wybić, choćby nie wiem co, nawet jeśli Munci tu wyślemy, albo tu, to jest absolutnie nie do wykonania. Co oznacza, że u Marius, wbrew pozorom, chyba musi iść w tym kierunku. Żeby on po prostu zajął się tą kwestią w pełni. Teraz tak, jeżeli weźmiemy Munci, okej, okay, Munci właściwie, i teraz Melonika pokryje nam pozostałości jedynkowe. A wykorzystam i pełnię movementu, a co, niech sobie pobiega. Niech nakarmi jeżyczki dwukrotnie, albo przynajmniej pocieszy się z nimi. 26, okej. Okay. Znowu duży teren. Meloniko, nie, zacznijmy od Mariusza, zawsze powinniśmy od Mariusza zaczynać. Te piątki są problematyczne. Pa, 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 jak teraz tutaj Munci wysłać? Nie, Munci z tej strony musimy wysłać, już to czuję. Pyk, pyk. Świetnie. I teraz trzeba będzie Melonikę po prostu ruszyć w ten sposób. O kimś zapomnieliśmy? Zapomnieliśmy, już wiem, ale powinniśmy to łatwo być w stanie naprawić. Proszę bardzo. Level skończony. 26 za nami. I jako, że mamy zazwyczaj około 20 minut gramy, no to zobaczmy, ile, czy jeszcze mi się uda ten jeden wykonać. Czy już przekroczę limit czasowy. Pytanie brzmi jednak, jak to ładnie zagrać w tym momencie. Może tak? Proszę bardzo. No, daliśmy radę, jeszcze damy radę jeden. 28, congratulations, ok. Te świnki zazwyczaj pojawiają się w grupkach. Siedzą sobie spokojnie na trawie i pozwalają się ogrzeć słoneczku. No i spoko. A my mamy szansę jeszcze na 28 level. Ok. Tutaj u Mariusowa kwestia. Czy Mariusz powinien pójść w ten sposób? Oto jest pytanie. Ono tutaj trochę przyblokuje możliwości działania. I to bardzo sporo. Więc nie jestem pewien, czy na pewno. A gdybyśmy wysłali tą Munci, ale poszli tak. No tylko, że wtedy i tak nikt nie dotrze tam. To nie może być w ten sposób.
No, 28 leveli to była dokładna ilość czasu, która nam, że tak powiem, w tym momencie się właśnie skończyła. Ale spróbujmy zrobić jeszcze to do końca, ten konkretny ruch. Może jakbyśmy ją tak wysłali. Ale tutaj czwórka jest, no przecież ja tej czwórki nie zostawię w ten sposób. Weronika sama tego nie pokryje. Choćby nie wiem co. No właśnie. Weronika tutaj musi być jako dodatek już. Czyli tak naprawdę Mąci nie może pójść tutaj w dół. Nie może pójść też tak. Mogłaby ewentualnie wziąć to na siebie i wpaść tu. Dobrze, tam jest jedynka potrzebna. Jest tutaj czwórka, co najgorsze. Ta czwórka jest tutaj takim dużym problemem, że wydaje mi się, że u Mariusz tam jednak musi iść. Mąci może w ten sposób, ale tam dwójki znowu nie pokryjemy. No chyba, że tak. A wtedy znowu nie ma szansy na wykonanie tej trójki. Choćby nie wiem co. Tak naprawdę. Bo Weronika nie jest nam w stanie nic zrobić poza pójściem w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, skoro w sumie to jest ostatni level, to zobaczmy jak wyglądają podpowiedzi. Zobaczmy, na przykład wybierzmy sobie tą postać. Ona się ma zrespić w tym miejscu. Okej. Okay. No 50-50 już nam zostało tak naprawdę. Jeżeli ona ma być tutaj, to jeżeli Mąci wyślemy tutaj. Żebym przypadkiem już to w tym momencie, ale zaraz. On się ma zespić tam, a co z tą czwórką? Żebym tą czwórkę musimy jakoś ogarnąć tak naprawdę. Chyba, że Munchi ma iść faktycznie tu, ale potem zrobić tak. No, wszystko by było świetnie, gdyby nie to, że trzeba tą czwórkę jeszcze pokryć. Nie, coś mi się wydaje, że... Okej, okay, a jakbyśmy rzucili jednak jego tutaj? No tu jest jedynka. Jeżeli Weronika pójdzie w ten sposób... Nie, wiem, jak to ma być. Ja już to ogarnąłem, pyk. W ten sposób. I Mąci teraz może po prostu pozgarniać. Idealnie. Czyli 28 leveli, moi drodzy, udało nam się zrobić te nasze 20 standardowych minut, kiedy poznajemy daną grę. I tak właśnie wygląda Feed All Monsters, moi drodzy. Prosta gra, logiczna, sympatyczna, uśmiechnięta, bardzo urocza, która może się spodobać komuś, kto chce troszkę wysilić swoje szare komórki, ale, co ciekawe, skierowana też do tych, którzy za bardzo nie chcą się też wkurzać zbyt dużo, bo te pomoce, te hinty, mogą bardzo ułatwić życie jednak, poprzez wskazanie, kto gdzie ma stać. To jest dobry system, który mi się podoba jako fajne ułatwienie, które niekoniecznie trzeba korzystać. Moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie o Feed All Monsters w komentarzach. Ja się z wami już w tym momencie żegnam, zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, hej!